Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Patryk Rojewski z tej strony, a przed Wami wczesna wersja gry Dragon Age Inquisition Dragon vs. Gwolary. Nie inaczej. Kochani, obadamy sobie dzisiaj sam początek gry. Na temat samego Dragon Age'a nie będę się w dniu dzisiejszym rozwodził, albowiem wszystko, co miałem do powiedzenia na temat jedynki, dodatków, dwójki i dodatków, znajdziecie w dedykowanym materiale z serii Sentymentalnie przez gry, do którego macie linka gdzieś tutaj w rogu, jak i w opisie filmu. A przed nami najnowsza, trzecia odsłona, Inkwizycja i sam początek rozgrywki sobie obadamy. Gra w Polsce ma premierę. No i tarczą w pysk dostałem na dzień dobry. Bardzo ładnie jej Games, dziękuję. 20 za tydzień w Polsce, a w dniu dzisiejszym jest uruchomiona już w wersji nie beta, ale oficjalnej Dragon Age Keep, gdzie możemy sobie zaprogramować save'a pod kątem dokonania wyborów w kwestiach ważnych, jak i mniej ważnych, jeśli chodzi o konstrukcję fabularki i podjętych kluczowych decyzji, by przygotować sobie takiego, zaprogramować sobie takiego save'a pod zbliżającą się wspomnianą część trzecią. Kochani, przed nami element doskonale nam znany, podczas którego nieraz potrafiliśmy przesiedzieć kilkanaście godzin, często tylko po to, żeby w połowie gry jednak wrócić i coś zmodyfikować. Więc tak, mamy cztery rasy. Człowiek, elf, krasnolud oraz nowość Gwolary. Bardzo ciekawa pod kątem historii rasa. Ja miałem straszne dylematy, czy grać, znaczy oczywiście tutaj człowiek, jeśli chodzi o klasy postaci już w tym momencie, nie rasy, wojownik ma dwie opcje, łotr ma dwie opcje, a mag ma jedną opcję. Mag to po prostu mag i to, w jaką stronę pójdziemy, zależy tylko i wyłącznie od nas. Czy będzie to magia ofensywna, czy defensywna? Generalnie kastracji uległa kwestia bycia magiem leczącym, co na pewno w jakimś mniejszym bądź większym stopniu wpłynie na trudność samej gry. I zmienia jednak faktu, że ta klasa nie została pozbawiona umiejętności wspierających, ogólnie rzecz ujmując, w takim szerokim spektrum. Jeśli chodzi o łotra, tutaj mamy dual wielding oraz łucznictwo. I tu pojawia się dla mnie mały problem, mały zgryz, albowiem w jedynce strasznie mi się podobało to, że mogłem być dual wielderem, ale jednocześnie wojownikiem w ciężkiej zbroi. Dwójka i trójka niestety już determinuje konkretną stylową zbrojeniową z tożsamą klasą postaci. Także nie mogę być dual wilderowcem, warriorem. No niestety. Ani ciężkim na przykład łucznikiem. Ale okej. Jeśli chodzi o wojownika, tu mamy broń jednoręczna i tarcza, a także broń dwuręczna. Ja już mniej więcej sobie oszacowałem, jakich wspólników sobie wezmę. Raczej zrezygnuję z Warika i wezmę Lelianę, jeśli chodzi o support łucznictwo. Maga, no to zobaczymy, kto tam będzie, ale pójdę oczywiście w ogień, jakąś być może elektryczność. Wezmę sobie żelaznego byka, rasa Guanarion, o tutaj ogarnię temat two-handed, a ja jednak, żeby nie mieć dwóch łotrów, czyli nie osłabić, powiedzmy, pod kątem wytrzymałości, bycia tankiem swojej ekipy, wezmę tarcza i miecz, serdeczna tarcza, musi być, tarcza szmato, tym bardziej. Okej, niech będzie normal, witają nas klimatyczne grafiki, oczywiście forma, koncept artów. Okej, i tutaj mamy podsumowanie dokonanych przez nas decyzji, czyli człowiek wysoko urodzony, wojownik, tarcza i miecz. Okej, to co? Lecimy. Jestem ciekaw właśnie, jak będzie wyglądała grafika. Przypominam, że gra będzie hulać na Frostbite 3 silniku, czyli pamiętnym Battlefield 4. I coś mi się wydaje, że do czasów Wiedźmina ta gra ma szansę być najpiękniejszą grą RPG. Chociaż to może być kwestia dyskusyjna, biorąc pod uwagę, co na przykład aktualnie mody wyczyniają ze Skyrimem. Gra niestety zostanie pozbawiona pamiętnych finisherów quick killi, które tak pieściły oczy i zmysły graczy w jedynce, w dwójce już z tym było gorzej, ale animacje, wygląd ataków mają nadrobić to wszystko. Tutaj generalnie mamy
Babkę wybrałem? Szwagier? Bo jestem ze szwagrem. Dobra, to będę grał babką starszym wieczem. Pozdrawiamy szwagra. Dobra. Gram babką Ewelin. Nie będę was męczył tutaj generalnie całym systemem kustomizacyjnym, który trąci troszeczkę Simsami. I co za tym idzie? Generalnie narzędzi personalizacji naszej postaci jest bardzo dużo. Oczy, włosy, tatuaże, aparycja, gabaryty, klasyka, tak? Także fajna sprawa. Uspokoiłem się pod dwoma względami. Wstępne recenzje są bardzo ok. Generalnie średnia jest 8,5-8,7 na 10, jeśli chodzi o Metacritic, a także na nie do końca otwarty świat. Ja wolę pseudo otwarty świat, pewną arenówkę, ale atrakcyjnie zagospodarowaną, przepraszam. I nawet po ukończeniu wątku głównego, który będzie trwał około 100 godzin, jest jeszcze mnóstwo do roboty. Generalnie szacuje się 200 godzin na przeeksplorowanie wszystkiego w myśl głównej linii fabularnej, zadań pobocznych i szeroko rozumianego exploringu pod kątem craftingu, broń, zbroje, alchemia, wszystko to tutaj będzie miało miejsce, wystąpi w pełnej krasie. Jestem ciekaw systemu walki. Oczywiście będzie rzut typowo taki oldschoolowy, baldurowy, ja to nazywam, taktyczny z góry, jak i normalny, dynamiczny, bardziej na prawa hack and slash, TPP, trzecia osoba. No i występujemy tutaj w roli inkwizytora, gdzie będziemy walczyć zarówno z magami, jak i ich przeciwnikami, a także pomiotami, które wrócą do nas ze zdwojoną siłą. Ja na razie, żeby specjalnie nie spoilerować. Aha, okej, typowe kółeczko. Gra oczywiście będzie w polskiej kinowej wersji językowej, ja akurat gram na angielskiej. Przyspieszymy. Temacik, dynamiczne przedstawienie mechaniki dialogów, bardzo ok. Cassandra, Leliana, Morrigan, Varric, także wrócą starzy znajomi zarówno z jedynki, jak i z dwójki. No i tutaj też ikonka określa, powiedzmy, podejście do tematu w rozumieniu, jakie chcemy u swego rozmówcy wzbudzić uczucia. Czy płakać, czy zastraszyć, czy podejść bardziej negocjacyjnie do tematu. No i graficznie już widzę, że jest klimatycznie. Te zbroje wyglądają naprawdę fajnie. Ale tak jak mówię, grafika nigdy w RPG-ach nie była najważniejsza. Zawsze liczyła się tutaj fabuła, feeling walki, przemyślany, rozbudowany system kreacji, jak i rozwoju postaci. Pod tym względem nie powinno być źle. Z tego, co zdążyłem zauważyć, będą podobne drzewka, co w dwójce. Jednak bardziej rozbudowane, zarówno pod kątem umiejętności aktywnych, jak i tych permanentnych, stałych. I okej. Skipujmy tutaj temat. Jeśli chodzi o moje podejście do tematu, to na pewno będzie to kilku, gdzieś tak do 10. Postaram się, by było bez spoilerów, gameplay na prawach prezentacji, pierwszych wrażeń, późniejszych wrażeń, środku zabawy, gdzie będę prezentował różne aspekty tego programu. Jestem ciekaw tego, co zostało fajnie zaproponowane, ale mogło być lepiej rozwinięte w Neverwinter Nights 2, czyli własny zamek.
Tutaj będziemy mieć swoje bastiony, swoje forty, będziemy wysyłać różne wojska swoich podkomendnych na przeróżne misje, będziemy mogli również brać w nich udział. Podejście mechaniczne, typowo Mass Effectowe, mi ono pasi. Ktoś kiedyś fajny zrobił screenshot pierwszej lepszej linii dialogowej, tak, z Baldura czy z Icewind Dale'a, a oczywiście Wall of Text, i porównał to z Mass Effectem typu yes, no, na kółeczku. Okej. Okay. A wy kim jesteście? Aha, po prostu się sfrizowaliście. Ja bardzo chcę już przejąć kontrolę nad swoją postacią. Okej. Więc tak, wsadem. O! Już jest kastracja pewnej sztywności, tak, która była w jedynce, nawet w dwójce. To znaczy, jeśli zbyt agresywnie podbiegnę, chcę się zawrócić, jest taki wślizg. Tutaj klimat troszeczkę Wiedźmina się przypomina. Sterujemy oczywiście wsadem, lewo, prawo, góra, dół. Możemy myszką się rozglądać. Klasyka. Paski na dole. V to chyba coś pod Explore. Okej, okay. Gdzie jest mój kompas? Mój kompas jest tam. Okej, więc tak, kochani, wizualnie bardzo okej. Okay. Jestem ciekaw animacji właśnie ataków, czarów, zobaczymy, jak to będzie wyglądało w późniejszej zabawie. Ale nie ma co narzekać. Optymalizacja całkiem w porządku. Ja tutaj mam stałe 50-60 klatek na sekundę. Oczywiście materiał. Jedne z pierwszych, zobaczymy jak potem. Jeśli to będą gameplay, nie let's play, to będę starał się robić wszystkie w 1080p HD. Tu jakość audio może być gorsza, bo mam mikrofon słuchawkowy. A tu jest nasza tarczowniczka, Cassandra. Propozycja dla ludzi, którzy nie będą grali mieczem i tarczą, ale ja będę tutaj właśnie we wspomnianego żelaznego byka Gonari inwestował. Dobra, zobaczmy sobie ekwipunek, bo to mnie interesuje. Dobra, czyli mamy różne części składowe naszego wyposażenia. W myśl oczywiście tutaj uzbrojenie, pancerz, akcesoria, ulepszenia, bo oczywiście tutaj syndrom upgrade jest rozbudowany i to jest bardzo w porządku. Ja bym chciał zobaczyć, czy mam tutaj wgląd w system rozwoju postaci. Tak, no ja jestem wojownikiem, tak jak mówię, broni tarcza, broń dwuręczna i tutaj dodatkowe linie. Możemy być tutaj obrońcą, vanguard, jak i battlemaster, mistrzem wojny, coś takiego. No i oczywiście kolejne drzewko, to już są te konkretne i konkretne upgrade'y innej tej głównej umiejętności. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy będą jakieś dodatkowe. Interesuje mnie też koop, kooperacja, którą na pewno przetestujemy sobie z Rokiem. Oczywiście opcje taktyczne dla NPC-tów, czyli zachowanie na samym placu boju, to już było w jedynce fajnie rozwinięte. Nasze zachowanie, to też sobie przestudiuję, kiedy będę miał szansę dłużej posiedzieć przy grze. No to okej, no to skoro jak mamy, co my tu mamy? Payback Strike, to brzmi dumnie, weźmiemy to sobie. Shield Wall. Cost of Stamina. Dobra, no co mamy tu? Warriors Resolve. Birmos Wolves, Turn the Bolt. Long Slash, I cannot. Shield Bash. To brzmi dumnie. Ale niestety nie spełniam w tym momencie wymagań. Dobra, czyli pod tarczę i miecz oczywiście podmontowałem sobie kilka umiejętności, które z automatu pokazały się na poniższym pasku. Okej. A i to co mi się podoba, to to, że będzie tutaj właśnie to, co wcześniej wspomniałem, ale nie miałem szansy rozwinąć tematu. Gra z potężnym światem, jednak pseudo otwartym. To mi się podoba, bo ja wolę mniejsze, arenowe podejście do tematu, ale lepiej zagospodarowane. Czyli nie będzie tak jak na przykład w Sacredach. Potężna mapa, idź gdzie chcesz, rób, zapomnij o wątku popularnym, graj 16 godzin, zobacz na podsumowaniu, że przeszedłeś 2% gry. Nie. Tutaj będziemy sobie czesać i zadowoleni, i satysfakcjonowani, że dana arena, oczywiście nie mylić, że będzie to mała kwestia tych rzeczy,
jest ogarnięta w 100% i łoimy dalej. Ok, pierwszy przeciwnik. Stand behind. Gdybym był łucznikiem, to spoko, ale nie jestem. O, i tu już proponowane uzbrojenie. Do nas ładnie kuka. Nie. Yeah. No to jedziemy. Okej. Okay. Enemy tak. Dobra. Dobra, przemieszczamy się w sposób naturalny po placu boju. Okej. Okay. A! Pieprznięcie, dobrze. Tarcza, okej. Okay. I łoimy normalnie. Więc tak, feeling jest fajny, bo udźwiękowienie jest w porządku. Jako, że wczesna wersja, mogą zdarzyć się jeszcze jakieś drobne glicze w pokroju braku miecza. Jeszcze można wybaczyć. No, dwójka, myślę, że będzie ok. Postawiliśmy się Kassandrze i Kassandra. Is displeased of our actions. Fuck, to już wiem, czego nie robić w przyszłości. Dobra, skipujemy temat, bo chcę napieprzać. Okay. No to ciśniemy dalej. Okej. Okej, jest animacja wypicia. To mi się podoba. Dungeon Siege seria była jedną z pierwszych. Okej, lucimy. Czym się tutaj luci? Okej, tutaj. Dobra. Take all. Opcja. Fajnie. Okej. Lód, mróz, wiatr. Bardzo, bardzo w porządku. Tarcza oczywiście wiernie na plecach. Okej, przylućmy temacik. No, lutuj. Muszę sobie troszeczkę zmienić sterowanie. Okej, jest porównywarka. To lubię. Armor. Hełm. Mysterko. Templar helmet. Zakładamy. Sterowanie jeszcze takie trochę nie pode mnie. Dobra. Założyliśmy temat. Paski informują nas o poziomie opancerzenia, zadawanych obrażeń. Okej, tu mamy już zabawę refleksami świetlnymi. Jestem ciekaw, czy będzie tutaj Nvidia Physics w tym wszystkim. No zobaczymy. Umiejętności. Tak, umiejętności to ja mam. Dobra, ty bierz z góry, znaczy z dołu, ja wezmę z góry ekipę. Skaczemy spacją. Jep! Łoimy, łoimy. Temat musi się zregenerować. Dobra. Tak jeszcze topornie jest taka kwestia sterowania, mianowicie, że tutaj atakuję przyciskiem R, muszę operować generalnie myszką w zależności od wsadu, nie zawsze to wchodzi, trzeba wcześniej nacelować, żeby wyprowadzić atak. No generalnie temat tak, do jak najbardziej do ogarnięcia. Drugim przyciskiem myszki akceptujemy, zbieramy, aktywujemy, dobra. No to są pierdoły, mi się wydaje, to jest kwestia przyzwyczajenia w tym wszystkim. Shadow Essence. Szwagier, kurwa, jakim cudem ja wybrałem bawę? Powiedz mi, co zrobiłem, kurwa, źle? A. U góry na początku. Kompletnie, kurwa, olałem customizację, tak? Yeah! To będzie mój ukochany umiejętność. Będę ją upgrade'ował non-stopem. Dobra, widać krew, czyli będzie bezpardonowo. To mi się podoba, bo ja wolę dark fantasy niż jakieś sweet fantasy, po prostu normalne fantasy. Okay. Brakuje trochę sprintu, albo robię coś źle. Okej, okay. Kontrolem można zatrzymać grę i wmontować taką matrixowską pauzę, która oczywiście pomaga nam w zaprogramowaniu
i wdrożeniu naszej taktyki, tak? Czyli kto tankuje, kto healuje, kto supportuje, kto buffuje i kto troluje. Na tej zasadzie. Dobra. To w takim razie ja chcę przejąć władzę nad Kassandrą. Czy mogę to zrobić ja? Z tego wynika, że tak. I zobaczymy. A. No nie zdążyła wykonać swojego ataku, bo Maszkara już gryzła ziemię. Okej, w tle się niemało dzieje. Nie ma tej takiej schematyki, klaustrofobii, powtarzalności z dwójki. Ale to, co z dwójki najlepsze zostało tutaj wyciągnięte. A zobaczymy, ile zostało w jedynce. Trochę boli ten brak finisherów. To był klimacik jednak. Jebut, jedziesz, jedziesz. Ale jak tak walczę, to dalej rozpatruję kwestię tego dual liderowca. Po prostu będę musiał sobie ładnie przetestować jedno i drugie. Zobaczymy. Je, pieprznięcie. Dobra. Okej, okay, czy ja mam... tutaj nie. Jeszcze. Bo jestem w trakcie walki. Teraz. Teraz? Tak. Okej, okay, escape. Mamy jakieś wesołe punkciki, czy nie? Szkoda, bo chciałem sprawdzić shield bash. Bo tutaj mamy tylko payback strike. No i konkretne ulepszenia tego wszystkiego. Dobra. Pograjmy jeszcze chwilkę, bo mi przede wszystkim chodziło o feeling, mechanikę, muzykę, grafikę w tym wszystkim. Fabuły nie mam na razie specjalnie okazji jak poznać, ani tym bardziej jak się w nią wczuć w tym wszystkim. Okej. Okay. Mamy iść tędy. Zobaczymy, co nas będzie czekać u góry. Okej, okay, narracja jest tle, voice acting jest w porządku, aczkolwiek no za legendarnego Froczewskiego bym się nie obraził, na przykład jako żelazny byk, tak? Jako Guanari. Dobra. Tu nie ma skrzyneczki z lutem, ta gra jest chujowa. Zawsze w takich winklach jest coś ciekawego, ale po prostu nie rozwaliłem beczki. No nieważne. Tutaj widzę grubsza sytuacja, ale okej, okay. Pięknie, okej, okay. jest ten feeling całkiem nie najgorszy. Dobra, o, jest Iwaryk, narrator z części drugiej, jak i czynny uczestnik oczywiście naszej eskapady wesołych szarych strażników. Magic happens. Whatever magic opened the breach, jakaś magia. Also placed that mark on your hand. I theorized the mark might be able to close the rifts that have opened in the breach's wake. And it seems I was correct. Mimika twarzy, nie najgorzej. Possibly. It seems you hold the key to our salvation. Good to know. Here I thought we'd be as deep in demons forever. Dobra, nie lubię was słuchać, jak tak nie wiem za bardzo o co chodzi, bo przeskipowałem połowę rzeczy. Bo chciałem i chyba nawet trochę musiałem. Oczywiście z mojej strony możecie liczyć na unboxing kolekcjonerki. Wcześniejsze nagrania z gry niż pozwoli na to premiera gry. No i śmieszne i rzetelne przede wszystkim podejście do materiału, bo tak jak mówię, fanem Dragona jestem obrzydliwym. Myślę, że dałem tego dowód nieraz, przede wszystkim we wspomnianym odcinku Sentymentalnie przez gry. Pytanie, czy będą tutaj wyraziste postacie typu, nie wiem, właśnie Sten, nawet Alistair. Z jedynki. Well, thank you. Bianca's excited. Dobra, czyli tutaj wszystkie te powiedzmy elementy społecznościowe na zasadzie kontakt, interakcja z
z członkami naszej drużyny jest bardzo w porządku. A, no, aktywne, wiadomo, podtrzymywane, permanentne, no, wszystko wiemy. Tak, i tu już mamy naszą wesołą drużynę, którą na pewno możemy ustawiać w konkretne formacje. No ale przyłujmy sobie jeszcze na do widzenia jakąś taką bitkę, żeby... Idziecie, ekipa? Idziecie, dobra. Zawsze jakoś lepiej troszeczkę gra mi się w drużynówki niż w jednego bohatera, ale na ten temat już rozmawialiśmy przy okazji konkretnych moich urojeń vloga ludologicznego. Dobra. Tu są jakieś gnojki, może być wesoło. Dobra. No taktyczne, to. To już na pewno. Okej. Dobra, kontrol. To jest nasza ekipa. No to dobra, to w takim razie, skoro ja jestem tankiem, to tego postaramy się obalić. Ta w sumie trochę też jest. No to damy dwa paybacki, może być interesująco. Tu mamy maga, co on tu ma? Coś mocniejszego. To przykujemy uwagę tego gnojka. I tak samo, co my tu mamy? Longshot. Dobra, longshot. I zobaczymy. Okej, całkiem najgorzej to wyszło. Dobra, łoimy. Oczywiście Warik ze swoją legendarną kuszą. Dobra. Warik, co ty masz? Jakieś śmieszne rzeczy. Dobra, użyj to sobie. Ktoś mi tu pisze, że za jedną minutę coś szlak trafi, tylko nie wiem co dokładnie, ale zobaczymy. No, faktycznie. Animacje, efekty wizualne, gra świateł. Fajnie tutaj w tym wszystkim wygląda. Okej, czy ona ma komu pierdzielnąć serdeczną tarczą? Nie? No to co jest grane? Okej, weszliśmy w coś, bądź zaczął działać jakiś konkretny czar. Tutaj na razie jest dla mnie chaos. Przyznaję się, że na razie nie ogarniam tutaj tematu. Ja muszę na spokojnie sobie tutaj zromansić się z tym motywem. Dobra. Mam nadzieję, że udało mi się zaprezentować wam takie elementy, które z jednej strony mnie interesowały i jako, że znamy się nie od dziś, mam wrażenie, że również was intrygowały. Premiera już za niedługo. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pierwsze wrażenia jak najbardziej pozytywne. Wszystko to jest podkręcane pozytywnymi wstępnymi recenzjami przez zagraniczne serwisy i nie tylko. Mam nadzieję, że to, co najlepsze, zostało przeniesione z jedynki, a to, co najgorsze w dwójce, zostało w trójce, powiedzmy, ponięte, wykastrowane. Co nie zmienia faktu, że gra ma na siebie pomysł w myśl tego naszego bastionu, zamczyska inkwizycji, naszej podstawowej bazy wypadowej, troszeczkę na prawach działania, roli Mass Effectowej Normandii czy kotorowego Ebon Hawka. Kochani, nie pozostaje nic innego niż życzyć zarówno wam, jak i sobie udanej zabawy z programem. Kochani, serdeczna tarcza i serdeczny szwank. Trzymajcie się.